Witam, jacekoskiera.pl. Witam Cię w kolejnej tutaj instrukcji wideo. Tym razem pokażę Ci, jak na swoim blogu ekspercki ustawić te właśnie różne zakładki, jeśli chodzi o media społecznościowe. Jak widzisz, Facebook, tak, gdzie jest połączenie z Twoim fanpage'em, Twitter, a więc Twoje wpisy na Twitterze, Google+, gdzie tutaj możesz też ustawić powiadomienia, i Twój kanał YouTube. Tutaj jeszcze jest taka zakładka w menu jak aktywność i tutaj jak osoba czytająca Twój blog sobie wejdzie w tą zakładkę aktywność, to wyświetlają mu się wpisy właśnie z Twojego fanpage'a, tak? Więc tutaj możesz dodać najpierw jakąś treść, jak tu jest na przykład, że każdego dnia Jacek jest aktywny na Facebooku i tutaj możesz śledzić wszystkie jego posty zamieszczane na różnych stronach, także na grupach, wydarzeniach. I tutaj, jak widzisz, te wpisy są z mojego fanpage'a, więc jakby aktywność moja na fanpage'u, tutaj można sobie wejść i to śledzić. Jak osoba będąca na blogu też zjedzie na sam dół strony, to pojawia mu się jeszcze tutaj to okienko, gdzie można udostępnić innym dany wpis, tak? Można go pokazać na Facebooku, na swojej tablicy, więc czytelnik na swojej tablicy wtedy pokaże ten wpis, czy podzieli się z nim na Google+, czy na przykład na LinkedIn, czy może jeszcze tutaj być coś innego dodane, na przykład zakładka jeszcze kontakt, gdzie może wysłać maila od razu do Ciebie bezpośrednio. I teraz właśnie to zrobimy, pokażę Ci, jak ustawiać właśnie te wszystkie zakładki mediów społecznościowych. Więc zaloguj się na swojego bloga i tutaj jak jesteś w kokpicie, zaraz tutaj mi się pokaże, to żeby ustawić sobie tą zakładkę aktywność, żeby pokazywała się właśnie ta aktywność, którą masz na fanpage'u, pod warunkiem oczywiście, że masz na Facebooku fanpage'a, to musisz wejść tutaj Facebook Feed, klikamy i tutaj musisz wpisać nazwę swojego fanpage'a. U mnie to jest Jacek Oskiera. Znajdziesz tą nazwę, tak jak się otworzysz swojego Facebooka i jesteś na swojej stronie głównej, tak? I wejdziesz w swojego fanpage'a, ja tutaj go mam w ulubionych na przykład, to ta nazwa wyświetla się wtedy w przeglądarce i ta nazwa tutaj wyświetla się właśnie w przeglądarce. Także to skopiuj sobie tą nazwę i tą nazwę trzeba wkleić właśnie w to miejsce w tej wtyczce. A więc wracamy i tutaj wklejamy nazwę Twojego fanpage'a. Tutaj zostaje, że to jest strona, tak, że to jest fanpage. Jeśli link jakiś do grupy dajesz, nazwę grupy, to tutaj trzeba wybrać grupę. Jeśli do własnego profilu, to profil. Tutaj wpisujesz liczbę postów, które będą się wyświetlały czytelnikowi. Ja wpisałem 10. I co jaki czas ma odświeżać tutaj WordPress te wpisy, patrzeć, sprawdzać, czy po prostu pojawił się jakiś nowy wpis. Ja mam tutaj wpisane, że co godzinę. I lokalizacja Polska i czas tutaj GMT plus 1. Jak to wpisałeś, zapisujesz zmiany i tą zakładkę masz już ustawioną. Jeśli nie masz fanpage'a, czy nie prowadzisz tam żadnej aktywności, to tą zakładkę aktywność warto po prostu ukryć. Jak to zrobić? Wchodzisz w wygląd i tutaj w menu i tutaj masz strukturę tego menu swojego i masz tutaj tą zakładkę aktywność. Klikasz w ten trójkącik i tutaj masz możliwość usunięcia wtedy tej zakładki. Ona normalnie Ci nie zniknie, wszystkie ustawienia będą, natomiast nie będzie widoczna
tutaj w Twoim menu. Więc jeśli nie chcesz z niej korzystać na dzień dzisiejszy, klikasz usuń i jak to zrobisz, zapisujesz wtedy swoje menu i ono będzie już bez tej zakładki. Idziemy dalej. Wróćmy do kokpitu i teraz zajmiemy się tymi zakładkami z boku. A więc tutaj tymi zakładkami na boku strony, gdzie je edytujemy. Musimy tutaj znaleźć tą wtyczkę social media, więc klikamy i tutaj mamy ustawienia tej wtyczki. Możemy je wyłączyć, ten panel boczny, żeby w ogóle się nie wyświetlały. Domyślnie one są włączone. I teraz tak, jeśli chodzi o Facebooka, tutaj po prostu musi być adres Twojego fanpage'a, a więc ten pełen adres. Tam kopiowałeś tylko tą samą nazwę, tak jak u mnie, Jacek Oskiera. Tutaj ma być wpisana całość adresu, a więc wpisz po prostu http://facebook.com/ i Twoja nazwa, ewentualnie otwórz sobie fanpage'a i skopiuj całą nazwę z paska przeglądarki i tu wklej. Jeśli chodzi o Twittera, wpisujesz tutaj adres też swojego Twittera. Już Ci teraz pokażę, gdzie go znajdziesz. Zaloguj się na swojego Twittera. I po zalogowaniu na Twittera, jak klikniesz sobie w swoje zdjęcie, tu w obrazek i w ustawienia, to otwiera Ci się taka strona i tutaj pod nazwą użytkownika masz właśnie swój adres. W związku z tym to musisz skopiować i tutaj właśnie wkleić. No i jest jeszcze taki numer. Jest to numer widgetu, który musisz utworzyć tu na Twitterze. Jak to zrobić? Otóż jak jesteś w tych ustawieniach, to tutaj po lewej stronie masz zakładkę widgety. Wchodzisz w tą zakładkę i ja tutaj tą jedną, ten widget już mam utworzony, natomiast u Ciebie będzie tylko to widgety i stwórz nowy. Klikasz wtedy tą ikonkę, stwórz nowy i pojawi Ci się takie okienko. Tutaj jest Twoja nazwa użytkownika, to zostawiasz domyślne, możesz sobie wybrać motyw jasny czy ciemny, bo tak w tym momencie widać, że w motywie jasnym będzie się wyświetlało. Jeśli wybierzesz motyw ciemny, będzie się wyświetlało w ten sposób. Także to już rzecz gustu i dopasowania do kolorystyki Twojego bloga. I jeśli to wybrałeś, klikasz utwórz widget. I jak klikniesz utwórz widget, to tutaj pojawia Ci się taki kod. I ten kod jest generalnie do wklejenia, kod HTML do wklejenia na Twojej stronie. Natomiast tu w tym kodzie właśnie jest numer tego, ten identyfikacyjny tego widgeta. O, on jest, widzisz tutaj, ten długi. Tylko niestety nie da się go samego skopiować z tego kodu. W związku z tym skopiuj cały kod, więc zrób kopiuj. Jak to zrobisz? Kliknij zapisz zmiany i wróć do ustawień tutaj właśnie tych swoich social media i wklej cały ten kod, który skopiowałeś tutaj właśnie w ten pasek. Jak Ci będzie wygodniej, możesz gdzieś wkleić go najpierw do swojego notatnika. Jak widzisz, on jest tutaj taki długi. I tutaj usunąć wszystko poza tym kodem. I teraz skopiować ten kod. I po prostu tutaj wkleić. I masz wklejony już kod widgetu. Jeśli całość tutaj wkleiłeś, no to trzeba po prostu usunąć te pozostałe rzeczy, tak żeby sam ten kod został. I Twittera mamy już zrobionego.
Teraz jeśli chodzi o skąd wziąć teraz ten kod YouTube. Tutaj w tym linku YouTube'a, tutaj on jest domyślny do tego widget P równa się i tutaj musisz tylko tą końcówkę właśnie wkleić. I skąd teraz wziąć właśnie ten kod? Otóż ten kod po zalogowaniu się do YouTube'a, zaloguj się na swoje konto, musisz wejść tutaj, kliknąć w tą ikonkę swojego konta, w to kółko zębate i tutaj wyświetli ci się taki ekran z ustawieniami ogólnymi i tu będziesz miał taki link zaawansowany. Klikasz w to i tutaj właśnie masz ten identyfikator użytkownika YouTube, ewentualnie identyfikator kanału YouTube. Jeśli masz kilka kanałów, to możesz tutaj jeden z tych kanałów właśnie ten kod skopiować albo właśnie kod użytkownika. Kopiujesz po prostu, zaznaczasz, kopiujesz ten kod i trzeba go tutaj właśnie wkleić w końcówkę tego kodu, tego linka, przepraszam, tutaj właśnie na YouTube. I zostało nam jeszcze konto Google Plus. Najłatwiej będzie ci to zrobić ze swojego konta YouTube, na które jesteś zalogowany. Kliknij w ikonkę zdjęcia. Teraz tutaj masz swoje zdjęcie. Kliknij. To zamknij i jeszcze raz kliknij teraz już na swoim koncie Google Plus swoje zdjęcie i tutaj masz profil. Po kliknięciu w ten profil wyświetlił ci się w pasku przeglądarki adres twojego profilu, tak jak widzisz. Tutaj jest właśnie ten numer, który należy wkleić w link właśnie w ustawieniach wtyczki. A więc skopiuj teraz ten numer. Cofnij się tutaj do swojego bloga i wklej ten numer na końcu tego linku do Google Plus. Jak to zrobiłeś? Zapisz wszystkie te ustawienia. Sprawdź teraz, czy twoje zakładki wyświetlają się poprawnie. Wejdź na swoją stronę i zobacz, czy wszystko działa tak jak trzeba. Wszystkie zakładeczki powinny już działać. Jeśli któraś nie działa, być może trzeba parę minut poczekać, zanim one się tutaj wczytają poprawnie. W każdym bądź razie za parę minut powinno już wszystko być aktywne. I została nam jeszcze ta jedna tutaj wtyczka, która się wyświetla tutaj na dole. I już ją konfigurujemy. Żeby teraz w te ustawienia wejść, musisz znaleźć tutaj narzędzia i Monar Settings. Wchodzimy. I tutaj jak widzisz, masz zaznaczone, gdzie ta wtyczka będzie się otwierała, tak? Gdzie te ustawienia będą się otwierały. Możesz je ustawić tu z boku, pod spodem, jako pop-up, właśnie tutaj w rogu, tak jak jest obecnie, czy gdzieś tutaj na górze, żeby można było udostępnić dany jakiś wpis. Zostawmy na razie tutaj ten panel boczny. I teraz w ustawienia, żeby wejść tego panelu bocznego, to patrzymy, nazywa się Fly In, znajdujemy to w menu, wchodzimy i tutaj mamy możliwość zmiany różnych ustawień. Nas interesuje przede wszystkim tutaj, jaki damy tytuł tej zakładki, tak? Ja mam na przykład udostępnij i później
taka wiadomość, jakby podziel się z innymi. Tutaj jeszcze na samym dole możesz zaznaczyć, czy na stronie tej głównej ma się pojawiać tutaj właśnie ta wtyczka z tymi odnośnikami, czy pod postami, czy na stronach, czy pod wideowpisami, i zapisujesz zmiany. Otwieramy tutaj sobie Networks i tutaj możemy napisać to, co się na tych ikonach ma pokazać, ten napis, tak? Więc przy Facebooku na przykład, no ja mam pokaż innym na Facebooku, podziel się na G+, tak? I tutaj na przykład pokaż na LinkedIn, tak? Możemy dodać na przykład jeszcze kolejne zakładki, jeśli chcemy. Klikamy wtedy w tą ikonę i wybieramy, co byśmy chcieli dodać, tak? Możemy dodać, załóżmy sobie jeszcze Twittera i dodamy, powiedzmy, co jeszcze dodamy. Dodamy Gmaila, żeby mógł napisać od razu ktoś do nas e-mail. Gmail. I zastosuj. I mamy tutaj wszystkie już te ikony. Na Gmailu to tu napiszemy sobie, że napisz do mnie. Tak. Tutaj może być dodaj na LinkedIn. No i ten Twitter. Podziel się na Twitterze i tutaj musisz swoje username wpisać. I klikamy zapisz. Jak mamy zapisane zmiany, wchodzimy na swoją stronę. I sprawdźmy, czy poprawnie się teraz wyświetla po tych zmianach. Więc wejdź na stronę, zjedź na sam dół strony i zobaczmy, jak się wyświetla. Więc mamy udostępnij, podziel się z innymi i tutaj na tych ikonkach mamy opisane, tak? Pokaż innym na FB, podziel się na Twitter, dodaj na LinkedIn, podziel się na G+, i napisz do mnie. No trochę jak widać tutaj uciekają gdzieś te pojedyncze litery, czy tak jak ten LinkedIn trochę tak dziwnie przeniosło, więc możemy to sobie jeszcze edytować. Po prostu zlikwiduję LinkedIn, żeby zostały 4. Więc tutaj wchodzimy w Networks i wyrzucimy stąd LinkedIn, zostawimy 4, zapiszę zmiany, fly in tu mieliśmy i te dwie kolumny. I zapisać zmiany. Wchodzimy, odświeżamy.
Powinno teraz już być dobrze. No i tak, tak chyba zostawię, żeby tak było, tak żeby mogła osoba czytająca pokazać po prostu też mój post gdzieś na swojej tablicy na G+, napisać do mnie maila albo wrzucić na Twittera. Dobrze, i w ten sposób ustawiliśmy wszystkie zakładki społecznościowe. Pozdrawiam Cię i do usłyszenia.